Cześć, z tej strony Edyta, Vegan TV, Zakręcony Wega Obiad. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tych urządzeniach, które tutaj widzicie u mnie na stole, w kuchni. Do tej pory mogliście oglądać przepisy i to, jak wygląda, jak się sprawdza kosori, ta większa o pojemności 6,4 litra. Dzisiaj przedstawię Wam również mniejszego brata. Zaczynamy. Dobierzmy się na razie do samego urządzenia. Pudełko jeszcze nie otwierane, przyszło prosto od... dystrybutora w Polsce. Jest to również kolor czarny, bo taki jest chyba najpopularniejszy. Chociaż jestem ciekawa, jaki kolor Wy byście wybrali, bo one są również w innych kolorach. Już widać różnicę w wielkości. Ten jest taki szczotkowany. Napiszcie w komentarzu, który Wam się wizualnie bardziej podoba. Zobaczmy teraz, jakie są różnice, oprócz oczywiście rozmiaru. No, tu jest jeszcze jakaś ochrona. Tego się nie zdejmuje, moi drodzy. Zobaczmy, co jest w środku. Co już wiem na pewno, to bez koszyka nie włączy się frytownicy. Zobaczmy, jak ona wygląda i jakie są różnice między tymi dwoma popularnymi modelami. O, koszyk jest całkiem spory, powiem Wam. Tak samo. Tutaj macie kosz o pojemności 6,4 litra, a tutaj 5,5. Ten jest wyższy, ten jest trochę niższy, ale jeśli chodzi o wielkość samego kosza na spodzie, to wygląda podobnie, albo nawet tak samo. Nie mamy tutaj żadnej wyciąganej, tak jak w przypadku tego modelu, kratki. Co do zauważalnych różnic na pierwszy rzut oka, oprócz wysokości, wielkości oczywiście, mamy inne panele. Muszę włożyć koszyk, żeby Wam pokazać. Ale co my tu możemy wybrać? Stek, mięso, rybę, jakiś bekon, jakieś inne rzeczy, podgrzewanie, tutaj mamy czas, rozmrażanie, warzywa, tosty, pieczenie, tutaj też widzę warzywa i frytki. Również tak samo jak w tym modelu, który jest teraz niepodłączony do prądu, mamy sterowanie ręczne czasem. Zaraz włączę tą drugą i Wam pokażę. W przypadku tego modelu włącza się bez koszyka. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj są napisy zamiast obrazków. Również sterowanie ręczne czasem. Więc tu wygląda to podobnie. Co tutaj mamy? W takiej samej nawet wielkości róż, jak w tej frytownicy. I też takie patyczki, jak do szaszłyków. Komplet dokumentów, więc na pewno jest ta sama książka z przepisami. O, nawet trochę inna. Instrukcja. Szybki start. Tutaj też inna książka z innym, w innych językach. Jakie są jeszcze zauważalne różnice? Oprócz wielkości oczywiście. Ta frytownica ma 6,4 litra, ale tak jak widzieliście, naprawdę różni się wysokością kosza. Wielkość kosza jest taka sama, więc jeśli mamy trochę niższe rzeczy, to nie ma znaczenia tak naprawdę, którą byście sobie wybrali. Ta ma 5,5 litra, moc jednej i drugiej jest taka sama, bo 1700 W, słuchajcie. Zauważalna różnica, która od razu mi się rzuciła w oczy, a nie znam tego modelu. Ten model ma dwie grzałki, na dole i na górze. Ten model ma tutaj już zupełnie inne rozwiązanie, zobaczcie. I jest też grzałka na górze. Piec można w nich ciągle przez 60 minut. To znaczy, taki czas można maksymalnie ustawić, co nie znaczy, że nie możecie robić tego dłużej. Tylko trzeba po prostu kliknąć i ustawić jeszcze raz, na przykład godzinę. Myślę, że to może być pomocne tylko w przypadku, powiedzmy, suszenia owoców czy warzyw, a przy innych rzeczach
a raczej tego czasu nie przekroczycie. Jaki jest zakres temperatur? Tutaj możecie ustawić temperaturę od 80 stopni, a tutaj od 75, czyli nawet niższą. Do czego się może przydać taka niska temperatura? Na przykład do podgrzewania. Czym one się jeszcze różnią? Zaraz sobie zobaczymy. No oczywiście wagą, wielkością. Moc, jak widzieliście, ma taką samą, więc może tak się wydawać, ja mogę sobie taki wniosek wysnuć, że w tej frytownicy będą się nawet dania przyrządzały szybciej, bo jest odrobinę mniejsza. Myślę, że nie będzie to jakaś bardzo zauważalna różnica, no bo ta ma 6,4, a ta ma 5,5, ale może być jeszcze trochę taniej. Jeśli chodzi o taniość, to możecie sobie zobaczyć moje filmy, gdzie na przykład piekłam chleb i sprawdzałam, ile mnie to kosztuje. Nie wyszło nawet 50 groszy, jeśli chodzi o prąd. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile płacicie za prąd. Książeczki z przepisami są świetne, ale są w języku angielskim. Oczywiście jest też kilka innych języków. Ja mam wielką prośbę do dystrybutora o bardziej wyraźny opis, dlatego że mam dobry wzrok, a nawet mnie jest dosyć ciężko przeczytać to, co jest tutaj napisane. Więc warto byłoby, żeby ta instrukcja po polsku była trochę bardziej czytelna, bo myślę, że osoby ze słabszym wzrokiem mogą się nie doczytać. A jest tutaj bardzo wiele naprawdę ciekawych i pomocnych informacji. Na przykład dowiedziałam się, że frytownica do 205 stopni rozgrzewa się w 5 minut. Zobaczcie sobie, ile czasu potrzebuje Wasz piekarnik na to, żeby rozgrzać się do takiej temperatury. Dla mnie frytownica jest to urządzenie idealne. Powiedzmy idealne, bo nie ma na tym świecie nic idealnego i to jest piękne, ale jest to urządzenie, dzięki któremu nie włączyłam ani razu, odkąd mam frytownicę w domu, piekarnika. Co jest i było błogosławieństwem podczas upałów, bo mogłam piec we frytownicy w tym modelu akurat i nie przegrzewałam sobie mieszkania. To jest najlepsze. Słuchajcie, przeczytałam również i zobaczyłam, że ten koszyk się oczywiście wyciąga. Ja nie będę tego robiła, ale powiem Wam główną różnicę dla mnie na plus, przemawiającą za tą mniejszą trochę frytownicą, chociaż ja mam tą większą. Zobaczcie, to co mówiłam, że tutaj jest wyjmowany koszyk, taki, tutaj normalnie sobie wrzucacie jedzenie, można też położyć papier na przykład na spód do pieczenia. Tu są takie dosyć drobne dziurki, prawda? Możecie sobie tam coś nasypać, nic Wam nie przeleci raczej, chyba że jest to coś typu pestki słonecznika, tak jak robiłam wczoraj. Tutaj jednak macie dwie takie duże dziury. Myślę, że służą one do tego, żeby było po prostu łatwiej wyjąć ten koszyk z środka. Bo zobaczcie, tak to byłoby ciężko wyjąć. To jest plus, ale jednocześnie bywa też minusem, ale można sobie z tym poradzić, słuchajcie. Co tutaj się dzieje z tymi dziurkami? Po prostu jeśli się wsypuje rzeczy bezpośrednio, bez żadnego papieru, czasami przelatują tutaj. A jeśli macie gorące, na przykład frytki, to nie jest to jednak nic fajnego podnosić to do góry. Oczywiście trzeba używać wtedy jakiegoś widelca czy czegoś takiego, żeby wydostać to, co się przesypało na spód. Jaką ja mam na to radę? No przede wszystkim wykładam wtedy tutaj kawałek papieru do pieczenia. I to jest wystarczające, więc można sobie z tym idealnie poradzić. Tym się nie musicie przejmować. Ale za to, jeśli chodzi właśnie o ten koszyczek, to jest jeden fajny tip. A propos powiększenia wielkości tego koszyka, słuchajcie, jeśli chcecie zrobić dużą ilość, ja właśnie wczoraj robiłam taką przekąskę z dyni, słonecznika i migdałów i nawet trochę nie dojęłam koszyka, to słuchajcie, możecie część rzeczy ułożyć sobie tutaj, a ponieważ macie dwie grzałki na dole i na górze, na to, jak już wyłożycie coś, wkładacie ten koszyk, ale nie do samego dołu, tylko tak. I dodatkową powierzchnię macie jeszcze u góry. Oczywiście, możecie też skorzystać z koszyczka, czy w przypadku tej, czy tej, no ale jednak ta powierzchnia jest trochę mniejsza i będzie Wam się to przydać. Tak więc to jest fajna opcja na powiększenie jeszcze koszyka. Tutaj nie będziecie mieli takiej sytuacji, ponieważ dziurki są na tyle małe, że nic tu się nie będzie działo. Ten koszyk, z tych różnic, które jeszcze widzę, on ma
wiadomo, takie odpowietrzenia musi mieć, no bo to powietrze w środku krąży gorące. Więc tutaj są dziurki wzdłuż całego koszyka, żeby to powietrze sobie tam dobrze krążyło i to ciepło, żeby nam szybko podgrzewało potrawy. Tutaj macie taki żebrowany spód. Wkładamy. Koszyk można myć w zmywarce, tak jest napisane. Ok, jeszcze raz. Super. No i jest ekstra. Też bardzo fajne rozwiązanie z tym koszykiem. Wygodne. Bo tutaj musicie wyjąć całość i tu jest po prostu wszystko ze sobą przymocowane. Ale ma to też swoje plusy. Tak jak ze wszystkim. Są plusy dodatnie, jak niektórzy mówią, i plusy ujemne. Podsumujmy, czym różnią się te modele. Przede wszystkim ceną. Ten mniejszy model kosztuje teraz w promocji, bo jest akurat promocja, 669 zł. Z moją zniżką 10% taniej. Czy ten model, czy jakikolwiek inny sobie wybierzecie, albo kolor. Ten model ma grzałkę tylko na górze i ma technologię 360, czyli ciepło jest rozprowadzane. I wiadomo, przy takiej małej wielkości pojemnika grzeje się wszystko, więc to jest gorące, dlatego tutaj jest napisane i narysowane, żeby uważać, bo to się nagrzewa. Czyli bym powiedziała, że to jest jedna z głównych różnic pomiędzy tymi dwoma modelami. Ten ma grzałkę tylko na górze, ten ma grzałkę na górze i na dole. Litra kosz. Według mnie wielkościowo te kosze są bardzo podobne, różnią się tylko wysokością. 13 zaprogramowanych już funkcji różnych. Oczywiście możecie też sobie ręcznie dostosować czas i temperaturę. Temperaturę możecie ustawić pomiędzy 75 a 205 stopni i przedział czasowy to od minuty lub pół minuty do 60 minut. Ten model jest zrobiony z takiego materiału, że nie odciskają się na nim palce. Oczywiście w jednym i w drugim jest powłoka antypoślizgowa, łatwa do umycia i są wykonane z bezpiecznych materiałów. Zastosowana technologia w tej frytownicy Rapid 360 pozwala na szybkie przyrządzanie, bo tam to powietrze gorące krąży, jest mała pojemność pojemnika, i szybko się wszystko nagrzewa, szybko, ekonomicznie się przygotowuje. Ten koszyk jest przewidziany na obiady dla 3 do 5 osób. Model większy, Dual Blaze, ma 6,4 litra. Jak widzicie, inaczej wygląda z przodu. Ten jest taki szczotkowany, ten jest taki plastik. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujecie. Ten model jest większy, ma dwie grzałki i również ma coś, czego tego nie ma. Ma połączenie do aplikacji WeSync. Ale za to ta frytownica droższa, w promocji kosztuje teraz chyba 1049, minus do tego jeszcze 10% mojej zniżki. Ona się łączy z tą aplikacją. Możecie zobaczyć, jak to wygląda na moich wcześniejszych filmach, na YouTube albo innych kanałach. Jest to bardzo, bardzo pożyteczne, bardzo fajne, ponieważ możecie sobie zostawić, na przykład włożyć coś do pieczenia, zostawić we frytownicy i telefon powiadomi Was o tym, że zakończyło się już pieczenie, smażenie, gotowanie, cokolwiek sobie w niej będziecie przyrządzać. Zakres temperatur, której możecie ustawić frytownicę, tu jest od 75 do 205, tutaj jest od 80 do 205. Jedną i drugą ustawić możecie na godzinę czasu, maksymalnie jednorazowo, co nie znaczy, że nie możecie oczywiście dłużej. Cena. Ten model w tym momencie, nie wiem do kiedy, nie mam pojęcia, jest w promocji. Kosztuje chyba 669 zł, minus 10% mojego rabatu, czyli 69 zł, mniej więcej mniej. Ten model w promocji również kosztuje 1049 zł, minus 10%. Wszystko oczywiście zależy od Waszej zasobności portfela, od tego, czego szukacie, jakiej wielkości. Moce są te same, ale tutaj macie większy koszyk, dwie grzałki. I tutaj macie również system sterowania smartfonem przez aplikację WeSync, czego tutaj nie ma, bo ten model nie ma akurat Wi-Fi. Kolory, czyli wygląd, co może mieć znaczenie dla niektórych osób. Ten jest, jak widzicie, z takiego materiału szczotkowanego, niebrudzącego, chociaż tutaj też się palce nie odbijają, ale ta jest zupełnie innego materiału. Wydaje się być
taki bardziej plastikowy. Nie wiem, co to jest za tworzywo. Mnie się w kuchni prezentuje dobrze. Ale ten mniejszy model jest dostępny w 5 różnych kolorach. Możecie sobie zamówić na przykład czarny, szary, niebieski, czerwony albo biały. Czyli wszystko zależy od tego, jak macie urządzoną kuchnię i jaki kolor po prostu lubicie. Czy są jeszcze jakieś różnice? No oczywiście jest inaczej mocowany ten koszyk, to co pokazywałam tu i tu. Łatwość mycia jest taka sama, obydwóch frytownic, moc taka sama, więc do Was należy wybór, którą wolicie mieć w swojej kuchni. Dajcie mi znać w komentarzu, która Wam się bardziej podoba. Będę wdzięczna za subskrypcję, czyli naciśnijcie sobie też tam dzwoneczek, za komentarze, jeśli chcecie więcej takich filmów, jeśli chcecie zobaczyć, co ja przygotowuję we frytownicy, bo możliwości są, słuchajcie, nieograniczone, zajrzyjcie do mnie na kanał, macie tam bardzo dużo krótkich filmików, w których właśnie możecie sobie obejrzeć, co ja w tej dużej frytownicy przygotowuję. Być może wiecie, że nie jem mięsa, więc nie znajdziecie tam przepisu na mięso, ale za to wszelkie inne jak najbardziej. Dla kogo jest to urządzenie? Słuchajcie, tak naprawdę dla każdego. Są jeszcze inne, na przykład mniejsze modele, więc jeśli potrzebujecie mniejszej wielkości, również to sobie na stronie dystrybutora znajdziecie. I pamiętajcie, że na każdą frytownicę macie 10% zniżki. Do czego mnie się ta frytownica przydaje? Tak naprawdę do wszystkiego. Używam jej praktycznie codziennie. To nie jest tak, że ja akurat unikam tłuszczu, chociaż w tej frytownicy możecie sobie bez tłuszczu piec, smażyć, gotować, cokolwiek tylko chcecie, możecie przyrządzać bez tłuszczu. Ja akurat tłuszczu nie unikam, dlatego ja zazwyczaj dodaję tłuszcz do potraw, ale używam go na przykład w sprayu albo polewam oliwą. Jeśli chcecie, możecie przygotowywać tutaj potrawy bez dodatku tłuszczu. Jeśli chcecie, możecie na przykład dla większej chrupkości trochę sobie spryskać olejem, to i tak będzie mniej niż smażenie tradycyjne. Którąkolwiek z frytownic wybierzecie, będziecie oszczędzać swój czas i pieniądze. Porównując to do tradycyjnego piekarnika, czas pieczenia jest dużo, dużo szybszy. Na przykład, zaraz Wam powiem, upieczenie całego kurczaka w tym airfryerze to jest 20 minut. Kurczaków akurat nie piekę, z racji tego, że jestem wege, ale dla kogoś, kto przyrządza takie dania, to na pewno wiecie, ile czasu to trwa. No myślę, że dłużej niż godzinę. Możecie tutaj wrzucać mrożone warzywa, możecie wrzucać mrożone frytki, możecie podgrzewać, możecie przygrzewać coś, możecie utrzymywać temperaturę, możecie nawet ugotować, słuchajcie, zupę. Możecie w koszyczkach czy w akcesoriach dodatkowych, które również możecie sobie dokupić, możecie piec. Ja piekłam tutaj również, jak widzieliście, chleb, piekłam ciasto, tylko piekłam to w zwykłej tortownicy. No i różnicą, o której też już mówiłam, jest oczywiście aplikacja, którą możecie sterować. Co prawda z aplikacji nie włączy się frytownicy, ale po naciśnięciu przycisku później możecie i włączać, i wyłączać ją właśnie przy pomocy aplikacji. Tutaj tego nie macie. Coś za coś. Do Was należy wybór, jeśli macie jakiekolwiek pytania a propos używania frytownicy, piszcie do mnie, możecie znaleźć też moje filmiki, jak się myje tą frytownicę, no tej Wam nie pokazałam, bo dopiero dzisiaj ona do mnie przyszła. Możecie zobaczyć, co w niej przyrządzam, jak, jest to naprawdę szybkie. Odgrzewam, przygrzewam, smażę, piekę, gotuję. Słuchajcie, wczoraj zrobiłam, być może widzieliście na przykład takie chrupiące przekąski. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. Dajcie swojego lajka, komentarz, napiszcie, która frytownica Wam się bardziej podoba, którą byście woleli zobaczyć u siebie w domu. I będzie mi miło również, jeśli udostępnicie ten film, bo może akurat ktoś z Waszych znajomych chce kupić sobie frytownicę, a po co ma przepłacać, skoro może jeszcze skorzystać z 10% zniżki. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!